Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii o zdecentralizowanych finansach. Dziewiąty odcinek tej serii. Tym razem ponownie zajmę się projektem z obszaru zdecentralizowanych giełd, czyli tak zwanych DEX-ów. Jest to temat aktualnie bardzo popularny i myślę, że w dłuższej perspektywie na pewno wzrośnie on na znaczeniu. Także dzisiaj przyjrzyjmy się trochę projektowi Loopring i temu, co oferuje, co go wyróżnia. Także zapraszam do tego odcinka. Projekt Loopring po serii wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, niedawno wydał trzecią wersję swojego protokołu, który to protokół umożliwia właśnie tworzenie giełd zdecentralizowanych, czyli takich, w której nie mamy scentralizowanego środka potwierdzającego to, iż poszczególni uczestnicy rynku posiadają deklarowane przez siebie środki. Jest to protokół wysokoprzepustowy, protokół typu non-custodial, czyli protokół, w którym to klucze prywatne są po stronie użytkowników konkretnych już implementacji giełd, i protokół typu właśnie order book based, pozwalający na handel poprzez właśnie order book. Na domiar tego wszystkiego bazuje on na również technologii, której jestem wielkim fanem i która według mnie jest warta zainteresowania, czyli Zero Knowledge Proof, o której mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków na tym kanale. Projekt Loopring, jak wygląda ta giełda, jak wygląda ten właśnie interfejs użytkownika, widzimy właśnie na ekranie. Jest to już wersja 3.0, czyli ta wersja najbardziej najnowsza, obecnie obowiązująca. Widzimy, że z wyglądu praktycznie jest nie do odróżnienia do tradycyjnych, scentralizowanych giełd. Tak naprawdę Loopring obsługuje giełdy zdecentralizowane i scentralizowane, co wyróżnia go spośród konkurencji, o czym jeszcze powiem pod koniec tego filmu. Projekt Loopring jest blockchain agnostic, czyli tak naprawdę da się go zaimplementować, da się tak go zaimplementować, aby wspierał projekty osadzone na różnych blockchainach. Z jedną tutaj uwagą: taki blockchain musi wspierać smart kontrakty, aby ta cała zależność została spełniona. Loopring posiada dwa tokeny. Token LRC jest tokenem ERC20 na protokole Ethereum oraz token LRN, który jest tokenem opartym o protokół NIO. Wszystko tutaj jest open source, jak to właśnie powinno być w przypadku DEX-ów, a tym bardziej protokołów do tworzenia DEX-ów. Wszystko jest otwarte, źródłowe i dostępne na GitHubie. Oczywiście nie byłbym sobą, jeśli bym nie przejrzał tego projektu również na tym serwisie. Tutaj z racji tego, że jest to film głównie o DeFi, nie będę skupiał się na omówieniu tego projektu pod względem GitHuba, jednak mogę w skrócie powiedzieć, że wygląda tutaj to wszystko dość dobrze. Co ciekawe, cały design doc, czyli taki dokument opisujący poszczególne właśnie aspekty tego rozwiązania, również dostępny jest na GitHubie, dzięki czemu możemy śledzić zmiany w tym dokumencie oraz dokładnie zapoznać się z wszystkim, co tak naprawdę on obejmuje. Jeśli chodzi o Loopring Protocol i to, co wprowadziła wersja 3.0, to w porównaniu do obecnie, do niedawna funkcjonującej wersji 2.0 i jak i wersji pozostałych zdecentralizowanych protokołów, postawia ona na wydajność i na bezpieczeństwo, uzyskując tutaj do 450 operacji tradingowych, czyli wymiany na sekundę. Tutaj jest to związane łącznie z tym, że tego typu operacje
są wspierane przez rozwiązanie OCDA, czyli On-Chain Data Availability, która tak naprawdę pozwala ocenić już praktycznie z blisko 100% pewnością co do tego, iż ta transakcja zostanie tak naprawdę zatwierdzona i zrealizowana. Dodatkowa kwestia, która tutaj wyróżnia Loopring, jest tak zwane podejście Ring Miners, którzy to łączą ze sobą właśnie zlecenia spośród giełd będących właśnie w sieci całego rozwiązania Loopring. Ci dostawcy będący właśnie tymi Ring Minersami pobierają swoje fee właśnie w oparciu o token LRC, jak i tutaj co ciekawe również mogą to robić w dowolnym tokenie, który opisany jest na protokole Ethereum, lub też poprzez split margin opcję, czyli tak naprawdę pobranie własnej jakiejś tam prowizji. To wszystko sprowadza się w dużym uproszczeniu do wykonywania atomic swapów pomiędzy blockchainami. Tutaj technologia ring minersów oraz sharing ring uniemożliwia tworzenie tak zwanego arbitrażu pomiędzy właśnie komponentami, pomiędzy giełdami wchodzącymi w skład całej infrastruktury Loopring. Także to jest niezwykle istotne. Co ciekawe, tutaj na stronie DeFi Pulse widać dużą zmianę wskaźnika TVL, czyli Total Value Locked na smart kontrakcie właśnie protokołu Loopring z około 1 miliona jeszcze w połowie marca do obecnie 9 milionów dolarów, czyli na przestrzeni kilku miesięcy mamy prawie że 10-krotny wzrost tego, co tak naprawdę w tym protokole zostało umieszczone i zostało tam zblokowane na potrzeby funkcjonowania tego rozwiązania. Z kwestii dotyczących bezpieczeństwa, jakiś czas temu protokół w wersji 3.0 przeszedł audyt właśnie wykonywany przez SegBit, także również w jakim stopniu potwierdza to wiarygodność tego rozwiązania, oczywiście na tyle, ile pozwala taka technologia audytowa w obecnych czasach to zrealizować. Porównując Loopring do konkurencji, pierwsze co przychodzi do głowy to na pewno 0x, protokół, w którym to każdy może uruchomić noda dla zdecentralizowanej giełdy. Również wszystkie operacje przetwarzane są off-chain w celu zwiększenia przepustowości, natomiast wynik jest wprowadzony na blockchain w postaci operacji on-chain. Dużym minusem rozwiązania 0x jest to, że po prostu wymaga on tego, aby wszelkie rozwiązania, wszelkie giełdy implementujące te zdecentralizowane rozwiązanie było oparte o protokół 0x. Tutaj jeśli chodzi o Loopring nie ma takiego wymogu, czyli aby dołączyć jako giełda, jako DEX do sieci Loopring, nie musimy osadzać naszej giełdy, nie musimy pisać naszej giełdy właśnie na protokole Loopring. Czyli tak naprawdę możemy tutaj dołączyć do Loopringa dowolną giełdę, zarówno zdecentralizowaną, jak i centralizowaną, i to jest niewątpliwie kolosalną zaletą w porównaniu do 0x. Mamy oczywiście projekty Kyber, Bancor, które na ten moment są jeszcze takimi głównie dostawcami płynności, natomiast nie umożliwiają w taki dość szybki sposób łączenia zleceń pomiędzy poszczególnymi giełdami będącymi w tych właśnie konglomeratach. Dlatego tutaj Loopring również wydaje się być protokołem, który na ten moment oczywiście swoją technologiczną przewagę posiada również nad Kyberem i nad Bancorem.
To wszystko, jeśli chodzi o protokół Looplink. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję. Cześć.